Jeszcze kawałek na zdjęcie. Pora wracać, bo już 14:20. Trzeba wracać. 5 godzin z kawałkiem. Powrót. Mięguszowieckę przejąć pod Chłopkiem. Kiedyś wejście to Ternickie się zrobi tam. Dalej. Na dzisiaj jest wystarczająco. Super. No nieźle. Mówiłem, że stąd wszędzie zejść. Tyrolka by się przydała jakaś, albo... Zjechałbym chyba za każde pieniądze. Na fanu, a nie żeby tam... Ze strachu, czy przed schodzeniem, czy... Że to za długo potrwa. Tamto przyszedłem. Tędy. Tam jest wyjście na Szpiglesowy Wierch. Proszę, Dolina Morskiego Oka. Czarny Staw pod Rysami. Rysy. No, znowu tutaj. Znowu parę metrów w dół. I znowu łańcuch.
Znowu łata śniegu. Będziemy lepić bałwana. O tu, o. Łata śniegu. To sama tu przedtem. Teraz tu przynajmniej coś widać dookoła. Stamtąd się przyszło. I proszę. To jest morskie oko. A my idziemy tam, do czarnego stawu. No i po tym wszystkim trzeba było wejść. Nie wiem co gorsze. Chyba wchodzenie, bo nic nie było widać. Czego sobie ewentualny ból zrekompensował widokiem. Faktycznie czarny staw. No, cień. Tam jest. No, teraz coś widać. No, morskie oko, rozwidzenie. Teraz trzeba pójść w prawo, bo z lewej to ja przyszedłem. Można powiedzieć, że koniec wycieczki. Schronisko pachnie toaletą. No i co? Koniec wycieczki do Torem Dąbrowskiego Oka. Mam ostatni rzut waszego niemorskiego oka. No ja idę na parking. Jeszcze 2 godziny. Po asfalcie. No, tak to można iść. Coś widać.